Studionet 24, Maja Kaczmarek, razem ze mną kustosz Muzeum Uzbrojenia, jednym z gospodarzy dzisiejszej imprezy na polu chwały 1920, pan Arkadiusz Maciejewski, witam. Dzisiaj piknik pod hasłem 1920, ale tutaj do pana zapraszamy, jeśli chodzi o zwiedzanie obiektu, zupełnie inne czasy, inny okres. Tak, my równolegle do wspomnianego pikniku otworzyliśmy nasze pojazdy pancerne, a więc wszystko w zasadzie od roku drugiej połowy II wojny światowej aż prawie do czasów współczesnych. Można wejść do transporterów opancerzonych, do czołgu przysłowiowego rudego, do działa samobieżnego, czyli to, co serwujemy niejako naszym odwiedzającym podczas wszystkich imprez. Ale dzisiaj jeszcze czeka nas dynamiczny pokaz. Tak, to teraz po raz pierwszy szerszej publiczności pokazujemy nasz transporter MTLB, który kilka tygodni temu odzyskał pełne właściwości jezdne. Jedną z najnowszych waszych inicjatyw, o którym już wcześniej rozmawialiśmy z bohaterem plakatu, panem Maciejem Szklarkiem, jest projekt na budżet obywatelski, projekt numer 42, Ożywmy Rudego. Tak, to jest nasz taki pomysł wraz z naszymi przyjaciółmi z grupy Warta, żeby tą drogą pozyskać środki finansowe na uruchomienie tego czołgu, żeby mógł cieszyć poznaniaków nie tylko tak jak teraz z możliwością wejścia do niego, ale też pokazach dynamicznych. W takim razie życzymy powodzenia. Jeszcze raz powiem, który to jest numer projektu? Numer 42. Także głosujemy na numer projektu 42. Moim Państwa gościem był pan Arkadiusz Maciejewski. Dziękuję bardzo.